Witajcie. Piękna pogoda. 1 maja. Majóweczka, moi drodzy. I co dzisiaj? Idealna pora, żeby się zająć naszymi samochodami, żeby popracować na przykład nad okleinami progów. Bo możecie dać oczywiście nadproże wykonane z tworzywa sztucznego, ewentualnie z jakiejś nierdzewnej blachy, z aluminium. Pięknie to wszystko wygląda, ale w tych naszych samochodach wydaje mi się, że lepsze są tego typu zabezpieczenia. Wygląda to bardzo estetycznie. Jest proste w montażu. Powoduje, że równo przylega do powierzchni progu, czyli nic się pod spód nie może dostać, bo te, które macie tam na przykład z aluminium, to one są wykonane w ten sposób, że mają dwustronną taśmę i pod spód może się różne tam zanieczyszczenia dostawać. Nawet woda. Tutaj, jeżeli jest to porządnie wykonane, a możecie to nawet wykonać we własnym zakresie, to gwarantuję Wam, że żadnej wody tam nie będzie. Proszę, jak to jest ładnie zrobione. Wygląda estetycznie i wygląda tak, jakby było tutaj zamontowane fabrycznie. Przecież te wszystkie okleiny również macie wykonywane z takiego tworzywa sztucznego. Są tanie, proste w montażu, proste w demontażu i zawsze można, na przykład po okresie zimowym, gdy tutaj pojawią się różne zadziory, na przykład ktoś zadrapie taką folię, można ją łatwo zdemontować, podgrzać wystarczy, zdemontować i wymienić. Dzisiaj taką okleinę będziemy montować w Daci Duster, w tym oto pięknym samochodzie. Dacia jako crossover, ona już jest przygotowana do tego, żeby zabezpieczyć próg. Mamy tutaj szeroką listwę i ona dochodzi praktycznie rzecz biorąc do blachy, ale ta część również jest narażona na kontakt z naszymi obcasami i właśnie tą część będziemy zabezpieczać. Oklejać będziemy takim to oto prostym zestawem za 20 zł, można go już kupić. Składa on się z czterech takich oklein i taka jest szpachelka do zestawu dodana. Musimy przed oklejeniem dokładnie wymyć to miejsce, do którego będziemy przyklejali folię. Najlepiej zrobić to alkoholem izopropylowym. Proszę bardzo, przetrzemy dokładnie. Powierzchnia musi być sucha. Musimy przy użyciu opalarki podgrzać tą warstwę, do której będziemy przyklejali okleinę. Najlepiej robić to, jak jest temperatura powyżej 20 stopni, wiadomo. Wtedy blacha jest nagrzana i wtedy bardzo ładnie to wszystko się przykleja. Wykleina składa się z czterech takich właśnie oklein progowych. To nieważne, że to jest takie wygięte. Przetniemy w tym miejscu. I teraz, jak już mamy tą część długą, możemy sobie ją przymierzyć tak mniej więcej, gdzie to będzie. No więc myślę, że najlepiej, żeby to było lekko wygięte, czyli trzeba pojechać od tej linii wygięcia. I oczywiście musimy znaleźć taki punkt odniesienia, który pozwoli nam na oklejenie z jednej i z drugiej strony tej okleiny w sposób równy. Najlepiej popatrzeć na jakieś linie łączenia, nie zaznaczać tutaj, bo to nie ma takiej potrzeby. I oj, skoro tutaj mamy zakończenie tej listwy w tym miejscu, to tak mniej więcej w tym miejscu przymierzamy i w tym miejscu będziemy mieli początek właśnie tej naszej okleiny. Będziemy jechali po tej linii tutaj i będziemy się starali w tym miejscu zakończyć okleinę. Dobrze, podgrzebamy. Wyłączamy i odklejamy pierwszą warstwę. Najlepiej sobie kupić dwie takie okleiny i trzeba sobie radzić. Odklejamy całość, przymierzamy tak, jak miało być, czyli od tego miejsca przyklejamy, najlepiej od góry musimy złapać. Tak, pomału ją tutaj pasujemy. Jeżeli coś takiego Wam
się tutaj zdarzy, nie należy tego już podrywać, tylko starać się usunąć właśnie tą szpachelką, którą dodali w zestawie. Widzicie, jak ładnie tutaj wszystko się równa. Poproszę bardzo. O. Pamiętajcie, że to jest robota na jakiś czas. Nie robicie tego na wieki wieków, amen. Do odważnych świat należy. Jak się coś nie uda, no to po to mamy drugi zestaw folii. Ja zawsze kupuję dwa. Jak się coś nie uda, odrywam, przyklejam drugi. A i tak mi to taniej wyjdzie, niż gdybym dawał to do jakiegoś designingu czy tym podobnych spraw. Proszę bardzo. Przyklejone, przyklejone. Wygląda, wygląda. Nie wkurza, nie wkurza. Mamy zrobione, tak wygląda. Przechodzimy teraz do tyłu. I w ten sposób macie pięknie wykonane progi we własnym zakresie i nikt wam nie będzie mówił, że jest coś sknocone, że źle zrobione i macie zabezpieczoną warstwę lakieru. No to tyle, na razie, cześć!